Od ponad 20 lat pracuję z najciężej chorymi pacjentami w kardiologii, na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego. Moi pacjenci balansują wciąż na granicy życia i śmierci. Dość łatwo przychodzi mi przekonanie ich, że ten moment w życiu, który właśnie przeżywamy wspólnie, jest momentem dużego ostrzeżenia i tego, że pacjent powinien rzeczywiście zmienić swój styl życia, podejście do wielu spraw zdrowotnych, ale i nie tylko. W mojej pracy bardzo podoba mi się fakt, że wszystko dzieje się szybko i że mam bardzo szybkie efekty mojej pracy. Jestem osobą dość energiczną i myślę, że to jest fakt taki, że nie umiem pracować wolno. Wszystko musi być szybko, a tutaj rzeczywiście te akcje, które mamy z pacjentami w ciężkim stanie, są czasami drastyczne i wymagają szybkiej akcji, szybkiej reakcji, refleksu, no oczywiście też wiedzy i doświadczenia, ale to przyszło mi już z czasem. Zawsze byłam dobra z języków obcych, w szczególności z angielskiego i już idąc do liceum posługiwałam się tym językiem biegle, ale wydawało mi się, że angielski zawsze może mi się przydać, natomiast że to jest za mało, że warto jednak coś więcej. Wtedy właśnie wybrałam klasę o profilu biologiczno-chemicznym w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Chociaż jak sięgnę pamięcią, to jako mała dziewczynka pisałam recepty lalkom i bawiłam się w lekarza, więc może bycie tym lekarzem gdzieś tam kiełkowało kiedyś w mojej głowie i nawet o tym specjalnie nie wiedziałam. Później zastanawiałam się, po kim mogę mieć jakieś predyspozycje do bycia lekarzem i jedyne, co mi przychodziło do głowy, to mój pradziadek, który był felczerem i po wsiach w powiecie białostockim jeździł furmanką z jedną igłą wbitą w klapę marynarki, gdzie tą igłę później spirytusem między pacjentami dezynfekował i tak jeździł i robił zastrzyki. Drugą osobą jest moja kochana babcia Izia, która niestety już nie żyje, zmarła w wieku 98 lat, która pomagała w swoim gospodarstwie różnym zwierzętom wyjść na zdrowie, że tak się wyrażę, między innymi jak kura złamała nogę, to tą nogę nastawiała, jakieś nawet mini zabiegi potrafiła robić, w związku z tym jakaś ta predyspozycja do opieki nad innymi w niej została i myślę, że taką predyspozycję chcę wierzyć, że to właśnie miałam po niej. Ja mogę powiedzieć, że kardiologia nie należy do prostych specjalizacji i zawsze wydawało mi się na studiach, że ona jest za trudna dla mnie, że sobie z tym nie poradzę. Ale jedna osoba wywarła na moje losy późniejszy ogromny wpływ, to był dr Janusz Korecki, który pracował wtedy w klinice kardiologii, przyjaciel moich rodziców. Rodzice z panem doktorem się spotykali u nas w domu, on wiedział, że ja jestem na medycynie. Jak byłam na czwartym roku studiów, to spytał mnie kiedyś, jaką specjalizację chciałabym wybrać. Ja powiedziałam, że nie wiem. Na to pan doktor powiedział, nie ma mowy, zostaniesz kardiologiem. Pamiętam, że sprezentował mi pierwszy stetoskop, byłam z tego bardzo dumna i w zasadzie później zaprosił mnie też do udziału w kółku naukowym, później na swoje dyżury i tak to się zaczęło, że wsiąkłam po prostu bez powrotu. Na roku miałam takich kolegów jak pan profesor Kamiński, pan profesor Moniuszko. Nie było wyjścia, trzeba było równać. W związku z tym rzeczywiście uczyliśmy się wszyscy bardzo intensywnie. Druga połowa studiów to już troszeczkę było lżej, człowiek już okrzepł, zaczęły się przedmioty kliniczne i można było sobie pozwolić na jakieś wyjścia. Między innymi pamiętam, że co czwartek była dyskoteka w klubie Herkulesy Polanka, gdzie puszczane były kawałki polskie. Do tej pory mam do tego sentyment, uwielbiam stare polskie kawałki. Także to był taki fajny czas, kiedy mogliśmy się spotkać w gronie znajomych, nie tylko z medycyny. Okazało się również, że po rodzinie zresztą mojej babci mam bardzo dobry słuch i zapisałam się też zupełnie przez przypadek do chóru. Pani dyrygent powiedziała, że mam słuch absolutny, mogę sobie wybrać głos, którym będę śpiewała, czy to będzie sopran pierwszy, czy alt drugi. Wybrałam drugi sopran i to był wspaniały czas, gdzie można było zresetować się po ciężkim czasie nauki, egzaminów i dotlenić, spotkać ze znajomymi.
Bycie lekarzem jest ciężkie do pogodzenia i do zaakceptowania przez rodzinę. Po pierwsze, zwłaszcza jako kobieta, muszę umieć pogodzić bycie lekarzem, pracownikiem i tą absencję w domu z nadrabianiem później tych zaległości, które czekają mnie jako kobieta w domu, bo to się przecież nie zmienia, pomimo tego, że mamy troszkę inny w tej chwili układ kobieta-mężczyzna na świecie. No niemniej jednak rola kobiety, uważam, wciąż zostaje niezmienna. Pranie, sprzątanie, mąż mnie bardzo wspiera, ale jednak czuję w obowiązku, że muszę to wszystko pogodzić. Natomiast moja rodzina jest bardzo wyrozumiała dla mojego zawodu i dla mojej praktycznie wiecznej nieobecności, bo tak to w tej chwili jest. Syn jest na 4. roku medycyny, więc tymi opowieściami niejako przesiąkł i też wybrał te studia. Mąż nie jest lekarzem i myślę, że to mi bardzo ułatwia, ponieważ on wykazuje bardzo dużą zrozumiałość dla mojego zawodu. Uwielbiam organizować różnego rodzaju eventy, webinary, konferencje. Pierwszą osobą, która chyba odkryła najpierw, a później zaszczepiła we mnie taką działalność, jest pani profesor Bożena Sobkowicz, która zaprosiła mnie do zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i zostałam wybrana jako skarbnik i sekretarz asocjacji. I tak się to zaczęło i okazało się, że spełniam się w organizacji właśnie eventów kardiologicznych i nie tylko. I myślę, że ten kontakt z ludźmi jest dla mnie bardzo ważny i myślę, że ponieważ nie mam czasu na inne przyjaźnie pozamedyczne, w związku z tym baza moich przyjaciół opiera się na lekarzach. Myślę, że mam w sobie coś takiego, co sprawia, że cały czas czuję niedosyt. To coś sprawia, że mam poczucie, że ciągle powinnam iść do góry, że ciągle powinnam zdobywać kolejne szczyty. I to sprawia, że z Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej udało mi się pójść dalej. Jestem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dostałam się do Asocjacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ACTC, czyli odpowiednika Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej na poziomie europejskim. Jestem w głównym boardzie oraz jestem odpowiedzialna od tego roku za edukację na poziomie europejskim. Nawet wyrobiłam sobie pozwolenie i licencję w Wielkiej Brytanii i mam numer GCP, mam pozwolenie, mogę jechać i pracować. Ale ja nie chcę, mnie tu jest dobrze. Zwraca uwagę fakt, że na 13 członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jestem jedyną kobietą. I ten jakby rażący brak parytetu myślę, że jest taką sytuacją, takim stanem, na którym warto by się było zastanowić i który warto byłoby kiedyś zmienić. Jeśli chodzi o moje pasje, uwielbiam ostatnio oglądać seriale. Nie jest to może zbyt wybitne i ambitne, ale jednocześnie potrzebuję takiego resetu. Nie wyobrażam sobie, żebym raz do roku nie pojechała na narty. Nie jestem wybitną narciarką, bo nauczyłam się jeździć na nartach w wieku 30 lat. Mam w sobie jakąś blokadę, że jak się połamie, to będzie koniec, ale jednocześnie muszę zobaczyć ten śnieg i muszę zapiąć te narty, chociaż przez ten jeden tydzień w roku. Mieszkam w Królowym Moście od kilkunastu lat i nie wyobrażam sobie innego miejsca. Dojazdy do pracy czy podróże czasami do Białegostoku kilkukrotne w ciągu dnia nie są dla mnie przeszkodą absolutnie. Dom mój jest dla mnie azylem. Jeśli jestem gdzieś poza domem w Polsce czy w delegacji za granicą, zawsze wracam do domu z przyjemnością. Był taki moment w moim życiu, że okazało się, że mam talent pisarski, jeśli tak mogę powiedzieć, i piszę wiersze i nawet mi się rymuje. Tych wierszy powstało w krótkim czasie dość dużo i nawet udało mi się je wydać. Praca tak intensywna, z intensywnymi, ciężkimi pacjentami nauczyła mnie przez tyle lat dość dobrej organizacji pracy i staram się to wszystko, przynajmniej się staram, pogodzić. Specjalizacja z intensywnej terapii zawsze była moim marzeniem,
które niedawno całkiem się ziściło, jest, można powiedzieć, ukoronowaniem mojej wiedzy i doświadczenia, które zebrałam przez tyle lat. A w chwili obecnej mam takie poczucie, że osiągnęłam, czy osiągam coś w rodzaju apogeum mojej wiedzy i doświadczenia, że jestem w takim średnim wieku, nie jestem niedoświadczona, ale jednocześnie jestem jeszcze na tyle wydolna, że jestem w stanie wiele rzeczy zobaczyć, działać. Oczywiście jako lekarze uczymy się całe życie i mam tego pełną świadomość i nie spoczywam na laurach, ale jednocześnie mam takie poczucie, że te wszystkie układanki puzzla wreszcie układają się w jedną całość.